serdecznie na naszej tradycyjnej tutaj w tej chwili konferencji tematycznej. Tym razem jej tematem będzie problem dyskryminacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Udział w naszej konferencji bierze prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński i sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Marek Dudek. Najpierw może pan prezes zechce oddać głos. Dziękuję, że chcę. Dzień dobry Państwu. Przez wiele lat w orzecznictwie nie tylko polskich sądów, ale również obcych i międzynarodowych kwestia dyskryminacji była uznawana za kwestię dodatkową związaną z ochroną praw podstawowych zawartych w katalogach konstytucyjnych czy konwencyjnych. I od pewnego czasu, a w naszej konstytucji od 1997 roku, podobnie zresztą stało się w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, kwestia wolności każdego od dyskryminacji, czyli takiego traktowania, które ze względu na pewne cechy wskazują jednostkę charakteryzującą się tą cechą na inne, czytaj gorsze, bo ktoś, kto jest lepiej traktowany, uprzywilejowany, oczywiście nie czuje tego dyskomfortu, chociaż są tacy, którzy jak mają lepiej, to uważają, że powinni mieć jeszcze lepiej, albo uważają, że to jest niesprawiedliwe, że mają lepiej i chcą mieć równo z innymi. Stąd i w Europejskiej Konwencji, ale również u nas ta kwestia jest i przedmiotem zaskarżeń, i przedmiotem samych wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego. To jest orzecznictwo, które dotyczy nie tylko kwestii związanych na przykład z płcią, ale jest ich relatywnie najwięcej. Bardzo dużo jest też rozstrzygnięć Trybunału, które dotyczą, można powiedzieć, dyskryminacji w obrębie osób znajdujących się z pewnego punktu widzenia w podobnej sytuacji, na przykład osób starszych, tych, które pobierają emerytury, albo tych, których dotknęło jakieś nieszczęście, pobierają renty, i dyskryminacji wewnątrz tej grupy wiekowej osób starszych, bądź tej grupy obywateli, którzy właśnie dotknięci zostali jakimś nieszczęściem, jakąś katastrofą, albo przyszli na świat dotknięci jakąś niesprawnością, czy fizyczną, czy intelektualną. Było też szereg wypowiedzi Trybunału dotyczących dyskryminacji dzieci, zwłaszcza w rodzinach niepełnych, zwłaszcza w kontekście prawa do zabezpieczenia społecznego. To orzecznictwo się rozwija. Pan sędzia Marek Dudek, jak Państwo zapewne wiedzą, najstarszy w historii nasz sędzia, ma tutaj ciekawe podejście do kwestii dyskryminacji i ujmowania tej kwestii w orzecznictwie Trybunału. Dlatego pana sędziego Dudeka poprosiłem, aby zechciał przygotować informacje, które mogą być interesujące dla Państwa, a poprzez Państwa interesujące dla Polaków, bo bywają takie sytuacje, takie sprawy, takie przypadki, w których kwestia dyskryminacji przyciąga bardzo silnie uwagę opinii publicznej, a czasami nawet dochodzi do całych dyskursów wokół jakiegoś problemu jednostkowego, który się pojawił. Bardzo proszę, panie sędzio. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Choć pan prezes był uprzejmy odnieść się do wieku, który jest jedno też z przesłanek dyskryminujących, ale to... Promujących. Pozytywnie. Właśnie, że pozytywnie będzie promujących, to możemy to uznać za mieszczące się w granicach tego dyskursu publicznego, ale już zupełnie na poważnie. Tu pan prezes wspomniał o statystykach.
Ja poprosiłem o sprawdzenie mi w sprawach z roku 2011, w ilu przypadkach jako wzorzec kontroli uczyniono artykuł 32 polskiej konstytucji mówiący o wyrażający zasadę równości oraz zawierający w sobie zakaz dyskryminacji. I na ogólną liczbę spraw merytorycznych rozpatrywanych, 131, aż w 37, czyli prawie 30% spraw, sprawy były rozpatrywane w kontekście wspomnianych wzorców. I żeby była jasność, czy może właśnie, żeby to lepiej zobrazować, dotyczyło to zarówno w takich sytuacji, kiedy sądy pytały Trybunał Konstytucyjny o spełnienie przesłanki równościowej, czy zakazu dyskryminacji, jak i zarówno sami obywatele w ramach pytań prawnych, czy też podmioty występujące z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego. Polska Konstytucja zawiera kilka przepisów odnoszących się do równości i wspomniany podstawowy artykuł 32 wyraża zarówno ogólną zasadę równości, czyli deklaruje równość w procesie stanowienia prawa, czyli w prawie, jak i jego interpretacji czy stosowania, czyli wobec prawa, ale równocześnie zawiera zakaz dyskryminacji. I na pierwszą rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, że powstaje wówczas pytanie, czym jest, a czym nie jest nierówność i czym jest, a czym nie jest dyskryminacja. I pewną trudność, jaka może tutaj powstawać, i tu od razu chciałbym się zastrzec, że zarówno w pełni nie da się tego odczytać ani z orzecznictwa sądowego, nie tylko Polskiego Trybunału, ale nie jest to też pewne w nauce prawa. Nie każde, wydaje się, że nie każda nierówne traktowanie jednostek jest dyskryminacją. Po drugie, nawet nie każde nierówne traktowanie byłoby niezgodne z konstytucją. I chciałbym wobec tego tu pewne wyjaśnienie uczynić. Wydaje się, że w tym 25-letnim dorobku orzeczniczym Polskiego Trybunału Konstytucyjnego można byłoby zasadę równości sprowadzić do nakazu jednakowego traktowania osób podobnych, znajdujących się w danej sytuacji prawnej i ewentualnego nakazu proporcjonalnego zauważenia różnic między podmiotami, które są z tego punktu widzenia odmienne. Co do tego drugiej kwestii, nie ma pełnej zgodności, ale można byłoby sobie wyobrazić, że potraktowanie dokładnie w identyczny, ten sam sposób dwóch podmiotów, no właśnie to by nam się kłóciło z zasadą równości, kiedy bowiem dwa podmioty, jeśli odwołać się na przykład do przepisu Konstytucji mówiący o równym dostępie do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, do osoba, która nie ma żadnych środków finansowych, która jest bardzo bogata, to ten dostęp, żeby był równy, nie może być polegać na tym, że ustalimy jakąś cenę, która jest ceną zaporową, bo dla tej pierwszej osoby absolutnie wtedy to świadczenie staje się niedostępne. Zatem ta równość nie może być sprowadzona tylko i wyłącznie do jednakowego traktowania. Rzeczywiście to, o czym zresztą pan prezes wspomniał, natomiast więcej problemów może wywołać kwestia dyskryminacji i tu bardzo wyraźnie chciałbym zaznaczyć, polska konstytucja wprowadza zakaz, całkowity zakaz dyskryminacji. A zatem tak jak istnieje pewna przestrzeń dla prawodawcy do regulowania czasami odmiennego sytuacji obywateli, o którym jeszcze za chwilę powiem, to w przypadku, kiedy już będziemy mieli do czynienia z dyskryminacją, ona jest absolutnie zakazana. Nie ma tutaj żadnej możliwości odstępstw ani miarkowania. Ten problem, który na styku prawa polskiego i szczególnie europejskiego może występować, że nieco z odmienną terminologią czy odmiennym językiem posługują się między innymi dyrektywy równościowe, dlatego że każdą formę nierówności utraktują za dyskryminację, tylko tyle, że w niektórych wypadkach, jeśli dyskryminacja nie ma charakteru bezpośredniego, dopuszczają pewne od niej odstępstwa. Ale to jest bardziej problemem
językowym do pewnego momentu. W Polsce ten problem jest, konstytucja nieco inaczej stawia, choć kwestie te ostatecznie powinny być w tym samym zakresie rozstrzygnięte. Dyrektywy równościowe, ale też i pewna podpowiedź z polskiej konstytucji wskazuje na pewne cechy, które są cechami osobistymi, takim jak wiek, pochodzenie, orientacja seksualna, niepełnosprawność, które są cechami osobowymi i w niektórych sytuacjach, czy w większości sytuacji, jeśli w danych stanach, w sytuacjach prawnych, mogą one stygmatyzować osobę, która jest adresatem tych norm. Ta dopiero sytuacja odmiennego potraktowania jednostki ze względu na jej cechy osobowe, które ma ten charakter stygmatyzujący, poniżający, jest z punktu widzenia polskiej konstytucji absolutnie zakazana. I chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić, nie dająca ustawodawcy żadnego pola marginesu swobody. Tu ustawodawca nie może się posłużyć żadnym testem konieczności, celowości, proporcjonalności, aby odstąpić od takiego zakazu niedyskryminacji. Co więcej, widać to bardzo wyraźnie, kiedy przyjrzymy się przepisom dotyczącym stanów nadzwyczajnych, to również polska konstytucja wyraźnie zaznacza, że niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania, jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku. A zatem nawet w stanie wojennym, wyjątkowym, czy stanie klęski żywiołowej, absolutnie takie zróżnicowanie jednostek jest niedopuszczalne. Też jak wspominał pan prezes, już najwięcej chyba dorobek Trybunału Konstytucyjnego odnosi się do kwestii nierównego traktowania, ewentualnie dyskryminacji związanej z płcią. Niekiedy również w kontekście takich połączonych spraw jak płeć i wiek. I tutaj chciałbym przypomnieć takie może ze trzy sprawy, które niekoniecznie były pierwszymi, które rozpoczynały problem, ale konkludowały pewną dyskusję, która toczyła się i zresztą i toczy również w kontekście społecznym. Mianowicie chodzi mi o sprawę zróżnicowanego wieku emerytalnego między kobietami i mężczyznami. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie orzekającym zapadł w 15 lipca 2010 roku. I sprawa ta odbyła z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, który kwestionował przepisy różnicujące wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. A sprawa, jakby ten wniosek Rzecznika był głównie sygnalizował faktyczne gorsze położenie kobiety, między innymi również w kontekście zmian, reform, które w państwie się dokonują. Trybunał Konstytucyjny jednak uznał, że to zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn mieści się zarówno w standardach wyznaczonych artykułem 32, tym ogólnym równościowym, jak i przepisie szczegółowym Konstytucji dotyczącym równości między mężczyznami i kobietami. I tu warto dopowiedzieć, przepis ten brzmi, że kobieta i mężczyzna w Rzeczpospolitej Polskiej mają równe prawo w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Trybunał bowiem uznał ten przepis za dopuszczalne przez prawo uprzywilejowanie wyrównawcze kobiet związane z ich rolą społeczną, ekonomiczną, rodzinną, kulturową. Warto dodać, że troje sędziów złożyło zdanie odrębne, wszystkie były panie, to kwestionując jednak, że faktycznie mamy do czynienia nie z uprzywilejowaniem wyrównawczym, a dyskryminacją kobiet. I z jednym ze zdań tu odrębnych wprost został ten problem wskazany.
Mianowicie różnice biologiczne między kobietami i mężczyznami nie są cechami relewantnymi z punktu widzenia prawa do emerytury. Dodać warto, że towarzyszyło temu postanowienie sygnalizujące, w którym Trybunał zwraca uwagę Sejmowi na kwestię zróżnicowania wieku i konieczności czy celowości podążania w kierunku zrównywania wieku emerytalnego. No, natomiast ocena, czy współczesne już teraz po reformie przepisy konstytucyjne w tym zakresie są zgodne z konstytucją, oczywiście jest ewentualnie przed Trybunałem Konstytucyjnym i trudno jednoznacznie do końca można byłoby uprzedzająco w tym zakresie coś stwierdzić. Natomiast na tle dokładnie takiego samego problemu, czyli zróżnicowania wieku emerytalnego, choć jeszcze przed faktycznie stanem prawnym z reformy, Trybunał również stanął w 2007 roku, choć nieco w innym kontekście. Mianowicie chodziło o zróżnicowane prawo do wcześniejszej emerytury. Zróżnicowanie było oparte na kryterium płci oraz stażu pracy. W stosunku do kobiet było 5 lat krótsze niż w stosunku do mężczyzn. Ale w ówczesnym stanie prawnym jedną z przesłanek możliwości skorzystania z tej wcześniejszej emerytury było powiązane z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem i odpowiednią długością stażu pracy pracownika. I w tym wypadku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności tego rozwiązania, zarówno z artykułem 32, jak i artykułem 33 polskiej Konstytucji, wskazując, że kryterium samodzielnego opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem jest absolutnie irrelewantne z punktu widzenia płci. Więc przy takim samym stażu pracy domagał się Trybunał, aby kryterium płci przestało być kryterium różnicującym pracowników, ponieważ w tym wypadku z trudnością można było mówić o jakimś uprzywilejowaniu wyrównawczym dla kobiet, ponieważ głównym celem tej regulacji była zapewnienie osobistej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, które potrzebowało takiej opieki. Również może ciekawe z punktu widzenia tej problematyki jest kwestia niekiedy łączenia kryterium wieku z kryterium płci. I tak było w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym, który rozpatrzył tę sprawę w lipcu 2011 roku na tle ustawy tak zwanej kompensacyjnej. To dotyczyło to kwestii pewnych szczególnych uprawnień pracowników związanych z restrukturyzacją stoczni. Jak Państwo pamiętacie, kwestia ta związana była z postępowaniem przeciwko Polsce z punktu widzenia niedozwolonej pomocy publicznej w ramach Unii Europejskiej. I ta ustawa przewidywała możliwość dla pracowników, którzy pracują, a osiągnęli tylko wiek emerytalny, ale jego nie korzystali ze świadczeń emerytalnych, różny wiek możliwości utraty tego uposażenia. Mianowicie kobiety w przypadku 60 roku życia i mężczyźni w przypadku kończenia 65 roku, jeśli nie skorzystali z uprawnień emerytalnych, tracili do jednorazowego uposażenia, które było związane z tą kompensatą. Trybunał uznał, że jest to naruszenie zarówno zasady równości, jak i naruszenia dyskryminacji, ponieważ uznał, że zarówno kryterium wieku, jak i płci jest absolutnie irrelewantne z punktu widzenia uzyskania jednorazowego odszkodowania za dobrowolne odejście z pracy w stoczni. To pokazywało również, zresztą nie było głównym nurtem tego orzeczenia, ale jednoznacznie Trybunał Konstytucyjny sygnalizował ten problem. Mianowicie wskazyło Trybunał, że w tej sprawie mogło również dojść do podwójnych cech dyskryminacji, mianowicie zarówno wieku, ponieważ określano wiek, a nie status prawnym, jakim jest uzyskanie świadczeń emerytalnych, ponieważ osoba mogła osiągnąć wiek, a mogła
nie spełnić kryteriów do nabycia świadczenia emerytalnego, a po drugie, drugą przesłanką mogła być płeć, ponieważ te uprawnienie, czy utratę tego uprawnienia uzależniano od właśnie płci. Różny był wiek w tym wypadku. Wreszcie może słów kilka dotyczących możliwości zróżnicowania sytuacji jednostek, które jeszcze jest konstytucyjnie, czy może być konstytucyjnie, mieści się w konstytucyjnych ramach, a nie stanowić dyskryminacji. Czyli nie być oparte o cechy osobowe, o charakterze stygmatyzującym. Mianowicie Trybunał wypracował pewien test, który pozwala stwierdzić, czy zróżnicowanie, jakie przynosi przepisy prawa, czy i to głównie, bo w mniejszym zakresie Trybunał może oceniać stany faktyczne, czy to zróżnicowanie, które przepisy by przewidywały, jest jeszcze konstytucyjnie dopuszczalne. I Trybunał nakazuje tutaj spełnienie takiego potrójnego testu. Po pierwsze, domaga się, aby to zróżnicowanie miało charakter racjonalny. To znaczy, musi istnieć jakiś faktycznie uzasadniony cel i to nie może on być ten cel dowolnie ustalony. Po drugie, argumentacja za przeprowadzeniem zróżnicowania musi mieć podstawę rangi konstytucyjnej. No i wreszcie to zróżnicowanie musi być proporcjonalne, czyli adekwatne do wagi interesu oraz swojej intensywności. I ten test Trybunał w zasadzie wydaje się w sposób lepiej czy gorzej, ale wydaje się być przez te, w ostatnim okresie w pełni stosowany i pozwala Trybunałowi stwierdzić, czy w danej sytuacji, kiedy dochodzi nawet do zróżnicowania w uprawnieniach jednostek, mamy do czynienia, czy też nie, z dopuszczalnym zakresem nierównego traktowania jednostek o zbliżonej, czy generalnie podobnej sytuacji. Tutaj głównie chodzi o takie grupy, czy takie klasy podmioty, których konstytucja nakazuje szczególną opiekę. I tak na przykład, gdy Trybunał zderza się z przepisami dotyczącymi szczególnej opieki na matką przed i po urodzeniu dziecka, to wprost konstytucja nakazuje przyznać taki szczególną status matce. Wówczas jest to konstytucyjnie uzasadnione, aby w pewnych ramach, czyli w tych proporcjonalnych zakresie, doprowadzić, czy móc tak skonstruować przepisy, aby one mogły być uznane właśnie za tę przyznanie tej szczególnej ochrony matce przed i po urodzeniu dziecka. No i wreszcie ostatni już problem, który chciałbym tutaj zasygnalizować. Wydaje się, że do niezwykle cennego i ważnego dorobku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie postrzegania równości, również równości płci, mamy do czynienia w tym wielkim, takim, można by było powiedzieć, dorobku orzeczniczym, w którym Trybunał jednoznacznie stawiał tamę takiemu rozumieniu uprzywilejowania, w cudzysłowie, wyrównawczego kobiet, które faktycznie stanowiły pogorszenie ich sytuacji. A to dotyczyło szeregu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który się sprzeciwiał tak rozumianemu uprzywilejowaniu kobiet dotyczącym przechodzenia na emeryturę, które faktycznie zmuszały kobietę do opuszczenia rynku pracy o 5 lat wcześniej niż mężczyznę. I tutaj w szeregu przypadkach Trybunał Konstytucyjny, w przypadku nauczycieli akademickich, nauczycieli, pracowników czy pracownik Najwyższej Izby Kontroli, było kilka takich orzeczeń, jednoznacznie powiedział, że uprzywilejowanie wyrównawcze rozumiane jako lepsze czy względniejsze dla pracownic, dające możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, zawsze musi się łączyć z pozostawieniem ostatecznej decyzji kobiecie. Znaczy to kobieta musi sama uznać, czy w danej jej sytuacji życiowej, osobistej, zawodowej, możliwości wypalenia się zawodowego,
ona się decyduje, ale z wzięciem wszystkich ryzyk związanych z wcześniejszym przejściem na emeryturę, zechce to skorzystać. Natomiast nie może, w cudzysłowie, ustawodawca uszczęśliwiać na siłę kobiet, wymuszając wyjście z rynku pracy, bo to jest absolutnie niedopuszczalne. I ostatnie już może taka sprawa, którą warto by było podkreślić, mianowicie warto też zwrócić uwagę, że przynajmniej w zakresie równego traktowania można byłoby zauważyć nie tylko w Europie pewne zmiany podejścia. Tu również dotyczy, to dotyczy ochrony czyli mężczyzn, równego statusu mężczyzn i kobiet, ale również na przykład zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek. Mianowicie początek XX wieku raczej wiązał się z wprowadzeniem, również na przykład na poziomie Międzynarodowej Organizacji Pracy, takich gwarancji czy takich konwencji, które faktycznie ta ochrona polegała na tym, że wprowadzano zakaz pracy. Na przykład istniał zakaz pracy kobiet pod ziemią w ramach kopalni, prawda, przy wydobyciu. To postrzeganie zmieniło się na przełomie XX i XXI wieku. Mianowicie w ramach czy w imię zwalczania dyskryminacji czy nierównego statusu, między innymi na przykład Międzynarodowa Organizacja Pracy zmieniła swoje podejście i raczej położyła nacisk na zapewnienie odpowiednich warunków bezpiecznej, higienicznej pracy, pozostawiając to pracodawcy i kobietom podjęcie decyzji, czy chcą, czy nie chcą się zdecydować na podjęcie pracy, a nie wprowadzeniu takiego szlabanu, czy absolutnego zakazu pracy. To też jest warte podkreślenia, czyli że na poziomie międzynarodowym, co zresztą spowodowało, że Polska wypowiedziała konwencję nr 45 Międzynarodowej Organizacji Pracy w roku 2008, właśnie po to, aby między innymi wyjść jakby naprzeciw tym nowym tendencjom. Zresztą temu samemu służyło w roku 2011 wypowiedzenie Konwencji Międzynarodowej o Zakazie Pracy Nocnej Kobiet Zatrudnionych w Przemyśle. To również ta konwencja została wypowiedziana tak, aby nie przynosić ze sobą na poziomie międzynarodowym bezwzględnego zakazu, a raczej nastawić się na ochronę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, tak żeby to pozostawić tę decyzję kobietom bądź pracodawcom, czy taką pracę będą kobiety wykonywały. To może tyle z punktu widzenia takiego wprowadzenia. Dziękuję bardzo. Pragnę Państwu zwrócić jeszcze uwagę, że na samą treść artykułu 32 ust. 2 nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Co oznacza, że ustawodawca, jak rozumiem, w sposób pełny reguluje, czyli to oznacza również, że nikt w życiu kulturalnym nie może być dyskryminowany. A zatem pewnie to, pani sędzio, to kulturalne dyskryminacja w obszarze dostępu do kultury, dóbr kultury i udziału aktywnym w życiu kulturalnym społeczeństwa czy narodu mieści się w tym pojęciu życie społeczne. I nikt oznacza, że wolność od dyskryminacji, ja osobiście preferuję używać tego pojęcia wolność od niż zakaz, bo zakaz mimo wszystko jest adresowany i daje pewne szanse ustawodawcy. Wolność od oznacza, że ustawodawca powinien się trzymać z daleka od takich regulacji, które by to zróżnicowane traktowanie ze względu na jakąkolwiek przyczynę dopuszczały. I nikt oznacza wobec tego, że również cudzoziemcy, którzy są na terytorium jurysdykcji państwa polskiego, nie mogą być dyskryminowani. Ciekawe jest to pojęcie w życiu politycznym. Zastanawiałem się nad tym, takiej sprawy w Trybunale nie mieliśmy, czy gdyby ktoś uznał, że zawieszenie progu wiekowego, jeżeli chodzi o czynne prawo wyborcze na poziomie 18 lat, każdy, kto ukończył w dniu
głosowania 18 lat, ma prawo udziału w głosowaniu, czy prawa biernego na poziomie 21 lat w głosowaniu w wyborach sejmowych czy samorządowych i 30 lat w wyborach senackich i 35 w wyborach prezydenckich. Ale zastanawiałem się nad tym, bo pojawiają się już takie systemy prawne, w których udział w wyborach jest dopuszczalny, czyli udział w życiu politycznym, jeżeli chodzi o czynne prawo wyborcze, jest zawieszony jakby o rok niżej, a czasami o 2 lata niżej, bodajże tak chyba w Brazylii jest. I w niektórych państwach z kolei ten próg wyborczy jest wyższy niż 18 lat w wyborach powszechnych parlamentarnych. Co by wskazywało, że w zasadzie tutaj także ustawodawca ma pewien luz w kształtowaniu tego progu wyborczego, ale oczywiście ostatecznie to by podlegało kontroli przez Trybunał Konstytucyjny jako strażnika systemu konstytucyjnego, czy 18 lat, tak jak u nas jest to ukształtowane, jest z jednej strony gwarantuje wszystkim młodym Polakom udział w wyborach i z drugiej strony to jest świadomy wybór tego roku, bo są to osoby, które już mogą także ekonomicznie, przynajmniej nie wszystkie, ale spora część z nich decydować o swoim życiu, a stąd również decydowanie o tym, kto będzie stanowił prawo, jest istotne, aby obejmowało taką grupę obywateli. Zwracam na to uwagę, bo ten przepis kształtuje jakby te 3 płaszczyzny. Życie polityczne, życie społeczne i życie gospodarcze. W żadnej z tych płaszczyzn, z jakiejkolwiek przyczyny, nikt, kto znajduje się na obszarze państwa polskiego, nie może być dyskryminowany. W życiu gospodarczym oczywiście cudzoziemiec, na przykład z grupy będący obywatelem państwa nieunijnego, pewne ograniczenia w sposób naturalny są wobec cudzoziemców wprowadzane, choćby z tej racji, że legalnie na terytorium państwa polskiego, jeżeli ma wizę polską, może przebywać nie dłużej niż 3 miesiące. Wobec tego uprawianie działalności gospodarczej znowu z przyczyn czysto faktycznych byłoby utrudnione. Ale to nie znaczy, że mogą być sytuacje, w których także cudzoziemiec mógłby się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą i z żądaniem ochrony przed dyskryminacją w życiu gospodarczym. W moim przekonaniu ten przepis, no poza tym wahnięciem, które tutaj mam, dlaczego nie w życiu kulturalnym, dlaczego to nie zostało wyróżnione, chociaż dałoby się, myślę, umieścić tę płaszczyznę w pojęciu w życiu społecznym. Jest to nowoczesne i bardzo dobre rozwiązanie. Również przez to ci z Państwa, którzy śledzili 15 lat temu, czy 16 lat temu już, w 2006 roku, debaty w Zgromadzeniu Narodowym nad treścią, nad obszarem cech, które, ze względu na które nie wolno nikogo dyskryminować. On był raz szerszy, raz węższy i ostatecznie przyjęta została właśnie ta formuła jakiejkolwiek przyczyny, najszersza. I myślę, że przez 15 lat ta formuła się w orzecznictwie Trybunału bardzo dobrze sprawdziła, a ponieważ nie mieliśmy jeszcze sprawy, której problem by dotyczył wolności od dyskryminacji w życiu kulturalnym, więc stąd na razie to jest teoretyczny problem. Mam nadzieję, że go nie wywołam przez swoją wypowiedź, bo komuś się otworzy
swoista szufladka i uzna, że rzeczywiście jakiś przepis regulujący kwestie życia kulturalnego dyskryminuje jakąś kategorię osób ze względu na pewną przyczynę. Jeśli mógłbym dwie uwagi jeszcze dopowiedzieć już na tle tego, co pan prezes powiedział, to proszę zwrócić uwagę, że ten katalog nakazu równego traktowania mężczyzn i kobiet w przypadku artykułu 33 jest szerszy, bo on dotyczy również sfery rodzinnej, czyli konstytucja poszła głębiej niż tylko w sferę, o których mówił tu pan prezes, tych ekonomicznych, społecznych, gospodarczych. I drugą rzecz, którą warto też pamiętać, że problemy równościowe są daleko szersze niż to, co tutaj zarówno i pan prezes, i ja staramy się pokazać, z bardzo prostej przyczyny. Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa, czyli jest w stanie jedynie rozstrzygnąć problem, jeśli dyskryminacja czy nierówne traktowanie nieoparte na tych cechach osobowych o poniżającym charakterze nie wynika z treści bezpośrednio przepisów prawa, a jest następstwem złego czy naruszającego wspomniany zakaz dyskryminacji stosowania przepisów prawa, a przynajmniej tylko w niewielkim zakresie jest w stanie Trybunał interweniować. Stąd tak, dlatego jest istotna rola innych organów, w tym konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Dlatego, że tylko te organy są w stanie również zapobiegać i prewencyjnie, ale też i interweniować, czy pomagać obywatelom w ochronie ich naruszonych praw i wolności, bo nie zawsze to ten skutek dyskryminacyjny wynika z przepisów prawa, a niejednokrotnie jest wynikiem po prostu złego czy niekonstytucyjnego stosowania przepisów. I stąd warto właśnie podkreślić, że nie cała ta gama paleta problemów dyskryminacyjnych może się przed Trybunałem Konstytucyjnym pojawić. Tu zresztą bardzo rzecz ciekawa z tego mojego przeglądu, który dokonywałem, tak naprawdę tylko raz w jakimś takim zakresie Trybunał stanął przed pytaniem o konstytucyjność przepisów w kontekście na przykład dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Sprawa nie była rozstrzygana merytorycznie, ponieważ skarga złożona nie spełniła wymogów formalnych. Niemniej myślę, że ten problem kiedyś się pojawił, a być może wcześniej niż to życzenie pana prezesa, by rozpatrywać problem dyskryminacji w sferze ekonomicznej. Natomiast łatwiej mi sobie też wyobrazić pojawianie się problemu związanego z dyskryminacją ze względu na wiek. Dlaczego? Proszę państwa, ten problem już od dawna jest rozpoznawany. Również to było widać w dorocznych informacjach właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich. To głównie świetnie widać na rynku bankowym i ubezpieczeniowym, kiedy osoby w pewnym wieku nie są w stanie uzyskać usług bankowych czy ubezpieczeniowych, ponieważ podmioty świadczące te usługi nie przez odwołanie się do konkretnego przepisu prawa, tylko mniej czy rozsądnie traktowanych kategoriach ekonomicznych nie chcą danych produktów sprzedać i czasami wprost, a może czasami rozsądniej nie, odwołuje się do wieku, że osoba ta jest za stara, czy jakoś podobnym tonie ujmując, jakoś inaczej to ujmując, mimo że absolutnie od strony ekonomicznej trudno byłoby to uzasadnić, ponieważ jeśli faktycznie istnieje dostateczne zabezpieczenie, no, na przykład w formie nieruchomości kredytu, to przecież się pojawi kiedyś spadkobierca. Natomiast pozostawienie tego problemu tylko i wyłącznie na poziomie nie w domyśle, dlatego że to jest osoba za stara na przykład, no to jest właśnie klasyczny przykład dyskryminacji osób ze względu na wiek. Tu nie występuje żadne inne kryterium, ani ekonomiczne, ani płci. To sam wiek stanowi wykluczenie tej osoby wówczas z rynku, ale ten problem, raz jeszcze powtórzę, trudniej będzie uchwycić w orzecznictwie Trybunału, no chyba, żeby się pojawił odpowiedni przepis, który by pozwalał na takie zróżnicowanie. No i wtedy, wtedy dopiero ewentualnie ten problem mógłby stanąć przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chciałbym na to też przy okazji państwu zwrócić uwagę, że pod tym względem nieco bogatsze jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
na tle na tych dyrektyw, no, w zasadzie zasady niedyskryminacji, zasady równości, zasady niedyskryminacji, ale to dzięki temu, że między innymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sądy krajowe mogą zadawać pytania. I można by było kilka takich orzeczeń na przykład wskazać dotyczących dyskryminacji ze względu na wiek, zarówno osób młodych, jak i osób na przykład starszych, gdzie to kryterium było absolutnie i tylko i wyłącznie oparte na wieku, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznawał, że dochodzi w tym wypadku do właśnie dyskryminacji, czyli poniżającego, nierównego traktowania osób tylko i wyłącznie ze względu na wiek. Ale to mówię, ta perspektywa jest trudniejsza przed Polskim Trybunałem Konstytucyjnym, bowiem przepisy unijne nie mogą stanowić wzorca kontroli. Tym wzorcem pozostają zawsze przepisy krajowe z konstytucją na czele. Sebastian Wasilewski, Typon 24. Ja mam pytanie, może to nie związane z tematem. Ja oczywiście nie chcę namawiać i do tego, aby panowie sędziowie oceniali autorytetywnie przed ewentualnymi przyszłymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Ale chciałbym, żeby w jakiś sposób panie prezesie i panie sędzie odnieśli się do wydarzeń wczorajszych. Czy tutaj pytanie dotyczy tego, czy wolno zakazywać zgromadzenia, które odzywa się do obalania systemu demokracji, do systemu demokratycznej republiki oraz podżega się do nienawiści oraz zniesławia się osoby publiczne, w tym osoby pełniące funkcje państwowe, funkcjonariuszy państwowych. I także, że w tym kontekście zasadne było wprowadzenie do polskiego prawa terminu mowy nienawiści. Tam padały takie hasła, jak na przykład niech zawisną w odniesieniu do właśnie konkretnych grup społecznych, związane z poglądami politycznymi, orientacją seksualną. To raczej jako obywatele moglibyśmy się wypowiedzieć, nie jako sędziowie. No, jak ktoś wzywa do wieszania ludzi, to wzywa do popełnienia przestępstwa, zabójstwa. Polski system prawny zawiera możliwości reagowania na takie zdarzenia. Wszystko też zależy od tego, czy oceniamy zachowanie poszczególnych jednostek w ramach zgromadzenia publicznego, czy nawet grup jednostek. System partyjny w państwie wolnym, demokratycznym jest charakteryzuje to, że z jednej strony mamy partie tak zwane głównego nurtu, których konstytucyjności nikt z natury rzeczy nie podważa. Tak jak nikt nie podważa, że dzisiaj jest poniedziałek, no bo po co. Natomiast problem dotyczy w ramach systemu wolnego, demokratycznego państwa, musi być z natury rzeczy. Jak go nie ma, to już jest z pewnego punktu widzenia dobrze. Szerokie spektrum i oczywiście dla sądów konstytucyjnych czy sądów najwyższych problem, czy dla całego systemu władz publicznych problem się pojawia w przypadku partii czy stronic politycznych skrajnych, ultrasów, czy to stosując porządek alfabetyczny lewicowych ultrasów czy prawicowych ultrasów. I w państwach unijnych, bo to dla nas jest istotne, ale również to wynika z naszych własnych doświadczeń, kiedy dobijaliśmy się o to, żeby w Polsce był wielopartyjny, właśnie z tym szerokim spektrum, system ugrupowań politycznych, właśnie partyjnych. Wzorem konstytucji chyba pierwszej to we włoskiej było w 1946 roku, prawda, zdefiniowanie roli pozycji partii politycznej i w naszej konstytucji partie polityczne stały jakby wyróżnione z całego spektrum związanego z funkcjonowaniem
społeczeństwa obywatelskiego, bo partiom politycznym Konstytucja poświęca odrębny artykuł i to w rozdziale pierwszym, tym, który określa zasady ustroju naszego państwa. Tytuł tego przepisu: Zasada pluralizmu politycznego. Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne, oczywiście jest ustawa, która partią polityczną w sensie prawnym, które ma znaczenie istotne dla postępowania Trybunału, jest tylko takie stowarzyszenie obywateli, które zarejestrowało się zgodnie z ustawą o partiach politycznych. Partie polityczne, mówi też ten artykuł, zrzeszają się na zasadach dobrowolności i równości obywateli w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państw. I ustęp drugi, że finansowanie partii politycznych jest jawne. Więc o obzywaniu w kontekście partii politycznej musimy to odróżniać od okrzyków poszczególnych osób, czy nawet grup osób w ramach partii politycznej, a partią polityczną jako taką, żeby z punktu widzenia konstytucyjności to oceniać, bo Trybunał Konstytucyjny jest uzyskał konstytucyjną konstytucyjne prawo do orzekania o konstytucyjności partii politycznych w kontekście ich celów i działalności. Więc ten krok, o którym ja nie słuchałem dzisiaj żadnych informacji, ale podobno są jakieś propozycje dotyczące czy związane z jakoś z dniem wczorajszym, do orzeczenia Trybunału, a zwłaszcza do treści, czy Trybunał by podzielił treść wniosku, czy też nie. Tutaj również liczba wnioskodawców, którzy mogliby w tym obszarze wnosić, przedkładać Trybunałowi sprawę do rozstrzygnięcia, jest ograniczony. Droga jest daleka. Powtarzam, bo gdyby to było tak prosto i łatwo, to Trybunał Konstytucyjny zamieniłby się w swoisty sąd rejonowy, który orzeka w każdej sprawie. Orzeczenie o niekonstytucyjności działalności czy celu partii politycznej podejmowane w trybie postępowania karnego, wówczas to jest jedyny przypadek, kiedy Trybunał orzeka na podstawie procedury karnej ze wszystkimi gwarancjami dla partii postawionej w stan oskarżenia. Co nie znaczy, że Trybunał by się cofnął od delegalizacji partii politycznej, której cele i działalność bądź działalność byłyby skierowane ewidentnie i poza wszelką wątpliwość na obalenie metodami niedemokratycznymi systemu ustroju Polski. Zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Zarówno ci, którzy by się domagali przywrócenia, którzy by głosili, że raz zdobytej władzy już nigdy nie oddadzą. I obojętnie, czy zdobytej na ulicy, czy zdobytej w wyniku demokratycznych wyborów. Podstawą naszego ustroju jest i musi być, i tego Trybunał zawsze będzie bronił, to, że co 4 lata w Polsce będą organizowane wolne, demokratyczne wybory i nikt, kto by realnie groził, ale powtarzam realnie, bo okrzyki, gdyby państwo się bało jakiegoś Jasia czy jakiejś Basi, że coś krzyknęła, to byłoby to słabe państwo. Prosimy dalej o jakieś może pytania, są związane z tematem naszej konferencji. Ja chciałam zadać pytanie, czy panowie sędziowie mówili o tym, jaki procent wyroku to są wyroki dotyczące właśnie dyskryminacji. Czy można jakoś wiedzieć? Tak jak mówiłem na początku, przynajmniej w roku 2011, tak jak takiego obliczenia sobie dokonywałem, na prawie w 30% spraw, ale raz jeszcze powtórzę, tych, które merytorycznie zostały rozpatrzone,
te z tych, tych był kwestia równościowa, nie chodzi mi tylko, że wyłączne, bo to nie zawsze tak jest, ale w tych sprawach ten problem równościowy występował. To trudno powiedzieć, dlatego że Polski Trybunał Konstytucyjny nie ma możliwości z urzędu rozpatrywania sprawy. On może rozpoczynać sprawę, jeśli któryś z podmiotów uprawnionych uruchomi tę procedurę. Problem może czasami polegać na tym, że nie myślę, że przed nami jest ciągle jakaś ogólna, jakaś taka ogólnospołeczna kwestia edukacyjna dotycząca miejsca chyba nas jako obywateli w życiu państwa i postrzegania, że jeśli już posługując się terminologią, którą zaproponował pan prezes, wolności od arbitralnego traktowania, czego jednym z podstawowych wymogów jest domaganie się równego traktowania, ale raz jeszcze powtórzę, byłoby dużym uproszczeniem sprowadzić problem równego traktowania do tak formalnie rozumianej jednakowości. Tak to się nie da, ponieważ zasada równości idzie niemal równolegle z zasadą sprawiedliwości. I są takie sytuacje, gdzie na przykład ze względu na zasoby rzadkie, które prawo musi rozdysponować pewną pulą środków, to nie tylko byłoby naprawdę dużym uproszczeniem, gdyby powiedzieć każdemu tyle samo, i też pewnie nierealne jest powiedzenie każdemu według jego potrzeb. I gdzieś ten ustawodawca demokratyczny w gramach swojej swobody musi zaproponować jakąś pewien sposób postępowania, ale granicą, która dla niego z tej perspektywy istnieje, to to, aby po pierwsze nikogo nie dyskryminował, natomiast tam, gdzie decyduje się na nierówność, uzasadnił dlaczego, z jakich konstytucyjnych powodów dokonuje takiego zróżnicowania. No właśnie, bo kiedy mówimy, czy każdemu według jego potrzeb, no to jakby podmiot, który definiuje, co znaczy potrzeba, to jest ten podmiot potrzebujący i to jest podmiot roszczący wobec władzy publicznej. A z drugiej strony mówimy każdemu według zasług, to to, co jest zasługą i jaką zasługą, to jest z kolei definicja, która leży po stronie organu władzy publicznej. I paradoksalnie to zwiększa margines swobody na przykład ustawodawcy w sytuacji regulowania na przykład kwestii rentowych, czy kwestii świadczeń społecznych, czy wreszcie kwestii ubezpieczeń społecznych. To ten podmiot publiczny ma wymierzyć, oczywiście wymierzyć bez dyskryminacji zasługi, które za sobą pociągają obowiązek pewnych świadczeń, z reguły finansowych, ale nie zawsze, ze strony władz publicznych. To jest obszar dość dynamiczny, zresztą w każdym społeczeństwie, także w społeczeństwie znacznie bogatszym niż polskie. Ta wolność od dyskryminacji ma nas chronić, ma ustawiać jakby większą przestrzeń między jednostką a władzą publiczną, bo kiedy mówimy o zakazie, to można powiedzieć, że prawo może na nas jakby nacierać i w pewnym momencie to ustawodawca ma się zastanowić, ma sobie uświadomić, że posuwa się o pół kroku za daleko i że to już nie będzie konstytucyjne. Ta wolność z kolei raczej stawia sprawę po stronie obywateli, jednostek ludzkich, które ustawiają przestrzeń wolno od regulacji, które będą niekonstytucyjne. To obserwujemy zresztą na tle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, na pewno nie u nas. I akurat to bym bardzo silnie chwalił, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, poszerzającą się
falę orzeczeń, gdzie Trybunał Strasburski nakłada na państwo kolejne pozytywne obowiązki. No niby wszystko fajnie, państwo ma świadczyć, ma dawać, ma organizować, także w obszarze wolności, także politycznych. I boję się, że czasami możemy dojść do momentu, nie chcę powiedzieć, że Trybunał Strasburski w niektórych sprawach doszedł już, że to proszę wziąć w nawias, tak jak było z wolnością słowa w Polsce. Konstytucja stalinowska gwarantowała każdemu wolność słowa i prasy, ale było zdanie drugie, które mówiło, że ta wolność ma służyć ludowi pracującemu. I wobec tego no to były obowiązki pozytywne państwa, które w ramach tej konstytucji miały zapewnić, że będą funkcjonowały fabryki papieru i będą drukarnie też funkcjonowały i będzie dystrybucja prasy i książek i będzie radio i telewizja, tylko oczywiście fabryki będą tylko państwowe, drukarnie będą tylko państwowe i dystrybucja będzie tylko w oparciu o jednego państwowego przedsiębiorcę i wolności nie ma. Państwo musi być z punktu widzenia właśnie tej wolności od tego, żeby nie napierało za mocno na obywateli i nie próbowało takich działań prawodawczych, które w efekcie będą i naruszały równość wobec prawa i naruszały wolność od dyskryminacji. To w sumie także na tle doświadczeń polskich powinno być optymalne, jak czytam kolejne wyroki, gdzie Trybunał Strasburski w sposób, można powiedzieć, zbożny dążył do tego, żeby na przykład objąć ochroną konwencji europejskiej prawa socjalne. Jak to uczynił? Uczynił to przez to, a konwencja w ogóle nie wspomina o prawach socjalnych. Najpierw uczynił to w sposób, który ja akceptuję, przyjmując i słusznie, że na przykład prawo do emerytury jest prawem majątkowym i podlega ochronie wobec tego protokołu pierwszego, artykułu pierwszego, protokołu pierwszego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który potwierdza prawo każdego do ochrony własności prywatnej. Moje prawo do zapłaty za wykonaną pracę i moje prawo do otrzymania emerytury, jak spełniłem wszystkie warunki, które są określone w prawie, jest prawem majątkowym i wobec tego podlega silnej ochronie. Ale dodatkowo w kolejnych orzeczeniach, zwłaszcza w ostatnich, myślę, 10 latach, ta procesualizacja praw podmiotowych po to, żeby objąć ochroną jakieś kolejne aspekty jakiejś wolności, może prowadzić właśnie do tego, że państwo ma zbyt dużo różnego typu, nie tyle kompetencji, ile obowiązków, które sądy nakładają na państwo. Czy państwo jest w stanie jest im sprostać? To jest kolejne pytanie, a jeżeli tak, to za cenę powołania ilu dziesiątków tysięcy nowych funkcjonariuszy publicznych, wydatków z tym związanych, biurokracji z tym związanych i tak dalej. To jest realny problem. Zobaczymy, jak Trybunał Strasburski zachowa się wobec tej wyraźnie dającej się zaobserwować, także z poparciem teorii praw człowieka, zwłaszcza jeżeli chodzi o profesorów praw człowieka czy prawa konstytucyjnego z Niemiec i z Francji. Myślę o poważnych zmianach w składzie Trybunału w związku z upływem kadencji wielu sędziów w tym roku i w przyszłym roku. Czy i na ile ten trend wyraźny do pozytywizacji praw nazywanych wolnościowymi zatrzyma się, czy będzie postępował dalej i jakie będą tego konsekwencje. Nam to również dlatego nie grozi, że państwo polskie z tego punktu widzenia, można powiedzieć, jest niezbyt zasobne, żeby dało sobie radę z przyjmowaniem kolejnych obowiązków w imię właśnie zapobiegania dyskryminacji, a ona może być bardzo różnie definiowana przez różnego typu lobbies,
które jako takie odgrywają pozytywne role w wolnym społeczeństwie, ale jeżeli w sposób odpowiedni jakby artykułują interesy swojej grupy, to może dojść do pozytywizacji kolejnego prawa, raczej o charakterze socjalnym, i w efekcie kolejne wydatki. I to nie w sposób bezpośredni nałożone orzeczeniami sądu mającego kompetencje do interpretowania konwencji czy konstytucji, a właśnie przez tą procesualizację, odnoszenie się do tego, że no my nie orzekamy o tym, czy tutaj jest dyskryminacja, czy nie, implikowana w tym prawie, tylko o tym, że postępowanie sądowe było dyskryminujące i wobec tego państwo ma obowiązek uszczelnić to postępowanie. Ale to uszczelnienie pociąga za sobą jednocześnie właśnie poszerzenie obowiązków państwa, pozytywnych obowiązków państwa, założenia jakiejś, stworzenia jakiejś instytucji, kolejnej instytucji regulującej. Z poważnym pytaniem, czy więcej instytucji regulujących to jest więcej ochrony jednostki przed dyskryminacją, czy też więcej władzy państwa nad jednostką i więcej bałaganu biurokratycznego, konkurencji o dostęp do środków publicznych między poszczególnymi instytucjami regulującymi. Nie chcę używać naszych przykładów naszych instytucji regulujących, bo to by oznaczało, że wypowiadam się z większą sympatią o jednej, a z mniejszą o drugiej. W państwie demokratycznym musi istnieć przestrzeń do wyrażenia poglądów. Natomiast ograniczenie komuś możliwości funkcjonowania musi się jednak zmieścić w ramach tego porządku prawnego. Przed Trybunałem Konstytucyjnym stawały sprawy dotyczące konstytucyjności celów bądź działalności partii politycznych. Jest ściśle procedura ta określona, więc ja nie wypowiem się co do konkretnych sytuacji, bo byłbym potem w trudnej sytuacji, kiedy by przyszłe sprawy orzekać. Natomiast no to, my się wydaje, że to pozornie może będzie obejście problemu, które pani pyta, ale nawiązując tutaj do pytania, które pan zadał, to może trochę to naiwnie zabrzmi, ale mi by się marzyło jednak funkcjonowanie w społeczeństwie, w którym zarówno się z jednej strony szanuje cudze poglądy, nawet skrajnie, pod warunkiem, że one są w pokojowy sposób przedstawione i nie zderza się w przestrzeni społecznej z agresją. Bo myślę sobie, że to, co jest chyba największym problemem, to pojawienie się zbyt dużego napięcia w ramach stosunków społecznych, bo to prędzej czy później szkodzi poprawnemu funkcjonowaniu społeczeństwa. Ale te na nowo sprawy niezwykle trudno poddają się regulacji ze strony prawodawcy. Prawo nie zawsze jest dobrym instrumentem regulowania stosunków społecznych, bo prawem nie da się wszystkiego uregulować. Można próbować zakazać chamstwa w życiu społecznym. Ale po pierwsze, nagle się pojawi problem, a kto to ma teraz ocenić? A po drugie, czy na pewno każdy szczegół życia społecznego musi być uregulowany? To rodzi pewnym totalitaryzmem zupełnie innego rodzaju, nie o charakterze politycznym, tylko prawnym, nadmiaru funkcjonowania przepisów i regulowania stosunków społecznych. I to jest też pewne zagrożenie, które funkcjonuje, więc można sobie wyobrazić również wnioski, zresztą demokratyczne państwa, bywały takie sytuacje, gdzie w różnych państwach stwierdzano niekonstytucyjności działalności bądź celu bądź działalności partii politycznej, ale to się zawsze musi w ramach porządku prawnego jakoś skanalizować i przynieść rezultat. Nie może to też polegać na całkowicie politycznym czy arbitralnym stwierdzaniu i wypychaniu z przestrzeni publicznej
konkretnej osoby czy konkretnego stowarzyszenia. Są po to regulacje prawne i te muszą zadziałać. I jakby Trybunał nie orzekał w sprawach dotyczących partii politycznych, to zawsze będzie orzeczenie bardzo polityczne. Jakby niech chronił się za gardą przepisów prawa, ich oceny konstytucyjnej, to właśnie sama procedura karna i przedmiot badania konstytucyjności działalności czy celów partii politycznej czyni takie postępowanie politycznym. Ja sam to doświadczyłem na tle, byłem sprawozdawcą w sprawie PP1/08, był to wniosek o uznanie niekonstytucyjności działalności partii Samoobrona. I w tej sprawie Trybunał orzekł, że były chyba dwa zdania odrębne, że partia Samoobrona w swojej działalności nie przekroczyła granicy, która Trybunowi pozwalała orzec, że działalność tej partii była niezgodna z konstytucją. Proszę pamiętać, że w państwie prawnym organy państwa mają szereg różnych możliwości swoistego dyscyplinowania partii politycznych w oparciu o prawo. Prawo finansowe, jeżeli partii konstytucja nakłada obowiązek jawności finansowania partii politycznych, jakiekolwiek tutaj niejasności mogą się skończyć dotkliwą decyzją choćby Państwowej Komisji Wyborczej. Znamy jeden taki przypadek w Polsce. Może być postępowanie karno-skarbowe wobec konkretnych funkcjonariuszy partii politycznej. Partia polityczna musi mieć swojego pełnomocnika finansowego przecież. Partia polityczna jako taka, ale również jej poszczególni ważni członkowie ponoszą odpowiedzialność cywilno-prawną za określone działania i wreszcie karną odpowiedzialność poszczególne osoby zaangażowane w ramach partii politycznej mogą ponieść odpowiedzialność karną i za czyny, można powiedzieć fizyczne, i za wypowiedzi publiczne, czy za gesty czasami taką odpowiedzialność karną mogą ponieść, więc to nie jest tak, że jedyną sankcją dla partii politycznej, której konstytucyjność celów czy działalności zaczyna być kwestionowana, jest jej delegalizacja. Proszę też zwrócić uwagę na to, że delegalizacja partii politycznej, jak pokazują choćby przykłady czeskie, gdzie chyba były dwa takie przypadki ostatnio sprzed 3 lat, partia, która miała w tytule robotnicza, ale skrajnie nacjonalistyczna partia, skrajnie prawicowa, została zdelegalizowana, zarejestrowała się pod inną nazwą. Ci sami fizycznie ludzie, nie można im zabronić rejestrowania się pod inną nazwą, z nieco innym statutem, ale ci sami ludzie naprawdę nie zmienią swoich poglądów. I wtedy się okazuje, że ten ruch w sumie niewiele zmienia. Kiedy rozmawiałem z sędziami niemieckimi, których akurat to nie dotyczy, bo to było wiele, wiele lat temu, w pierwszej połowie lat 50. niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny zdelegalizował skrajnie najpierw prawicową partię, taką no bezpośrednią, można powiedzieć, postnazistowską partię DSV. W związku z tym, że ona nie ukrywała swojej sympatii dla dyktatorskich rządów i nienawiści do demokracji i swoiście pojmowanego systemu rządów prawa, a potem rozwiązał bodajże w 1955 roku KPD, Niemiecką Partię Komunistyczną, też w związku z ich jawnymi wypowiedziami, że ich celem jest zniesienie demokracji, zdobycie władzy, wprowadzenie dyktatury proletariatu. I ci sędziowie mówili, że koszty tego dla systemu były trudne, dlatego że te partie się nie mogły, znaczy KPD się odrodziło, ale szereg lat później, jak pod inną nazwą DKP, nie Komunistyczna Partia Niemiec, tylko Komunistyczna Partia Niemiec. Nie, tylko Niemiecka Partia Komunistyczna,
Bo partia zdelegalizowana, która nie jest w stanie jakby się zarejestrować, bo potem rzecz podlega rejestracji przez sąd. W Polsce jest to Sąd Okręgowy w Warszawie, który jest sądem rejestrującym partie polityczne. No może, oczywiście, tak, pod warunkiem, że znajdzie, że na przykład w statucie będą takie przepisy, które będą wskazywały na to, że to jest to samo, tylko pod nieco inną nazwą. Ale gorsza jest rzecz. Otóż partie zdelegalizowane i nie mogące się w jakiś sposób zalegalizować pod jakimś nieco nowszym sztandarem, schodzą do podziemia i o wiele trudniej jest kontrolować wymierzony w demokratyczny porządek działalność takich partii politycznych. Myślimy tutaj o Policji Bezpieczeństwa, która istnieje w każdym państwie. U nas jest to przede wszystkim Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji też miał z tym problemy. W związku z tym w Niemczech mają inny mechanizm prawny, który pozwala jednak sprawować skuteczną kontrolę policyjną nad partią skrajną. Czyli w przypadku NPD, tam też oczywiście będą koszty, nie ma nic za darmo. Federalny Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza na podstawie różnych faktów, które podlegają kontroli sądowej, że partia polityczna w swojej działalności czy celach zaczyna wykraczać poza porządek konstytucyjny akurat tamtego państwa i wobec tego to oznacza informację dla tej partii, że ona podlega intensywnej penetracji ze strony Policji Bezpieczeństwa, czyli w ich przypadku Urzędu Ochrony Konstytucji. Koszt tego jest taki, że w Niemczech chyba były dwa przypadki, że ta penetracja partii politycznej przez, w różnej formie prowadzona przez policję, może się wymknąć spod kontroli i policja może być w pewnym momencie, jak wykazała to ostatnia historia sprzed paru lat, zainteresowana jakby w utrzymywaniu tego stanu bardzo dokładnego, wieloaspektowego wglądu w działalność partii politycznej. I to, o ile dobrze pamiętam, jeden czy dwóch oficerów tajnej policji aby podgrzewał atmosferę w tej partii, żeby ciągle móc kontrolować, ewentualnie kierować do postępowania karnego poszczególnych działaczy, co miałoby zniechęcać z kolei innych potencjalnych członków partii do wstąpienia do niej, trzymania się z daleka od takich skrajnych organizacji. Więc to, jak powiedział Churchill, no, demokracja ma same wady, ale nie została wymyślona lepszy, nie został wymyślony lepszy system. Demokracja to są rozmaite koszty, metoda prób i błędów, ale ja przynajmniej wierzę w to, że ci, którzy właśnie stanowią główny nurt, są w stanie przekonywać do siebie wystarczająco dużo wyborców, żeby przy zawsze naturalnej dla porządku demokratycznego zmianie partii politycznych, które są przy władzy, jakkolwiek nie ma w Konstytucji nakazu, że jedna partia może sprawować władzę przez dwie kadencje czy przez trzy. Teoretycznie może być to dłużej, ale w Europie w zasadzie chyba nie było dłużej rządzącej partii politycznej niż trzy kadencje i potem wyborcy z natury rzeczy chcieli spróbować inaczej. Taka jest natura demokracji. Więc tutaj takie proste przełożenie z perspektywy oceny konstytucyjności, no oczywiście to może podlegać takiej ocenie, jeżeli zostanie poddane przez Trybunał, ale Trybunał z natury rzeczy będzie musiał uwzględnić bardzo wiele aspektów,
żeby podjąć decyzję, która będzie umacniała państwo polskie jako demokratyczne państwo prawne i jednocześnie wolne państwo, bo ten aspekt wolności w Konstytucji, podobnie jak rządy prawa i jak demokracja, jest silnie implikowany. Ja mam jeszcze krótkie pytanie do pana sędziego Marka Zubika, też jak mówiliście taką prawniczą, profesorską opinię. Przed chwilą tutaj pan prezes Trybunału powiedział, że w przypadku stwierdzenia tego naruszenia konstytucyjnych ram Trybunał nie cofnął się przed delegalizacją. I mam pytanie o to, czy oświadczenie woli, takie pana opinii prawniczej, oświadczenie woli o chęci obalenia systemu jest równoznaczne z przekroczeniem tych ram, bo właśnie takie oświadczenie woli i przed marszem, w trakcie marszu wygłaszał szef wybrany zgodnie ze statutem partii właśnie narodowych. Czy to jest to wystarczająca przesłanka? Ja przepraszam, ale się muszę uchylić od odpowiedzi, ponieważ jestem sprawozdawcą zaskarżonej ustawy o zgromadzeniach. I przed orzeczeniem wolałbym się nie wypowiedzieć publicznie na ten temat. Proszę Państwa, proszę. Ja mam pewną konfuzję związaną z pojęciem dyskryminacji, jeżeli można, to ja bym chciał dwa słowa odmienić. Ta konfuzja płynie stąd, że intuicyjnie pojęcie dyskryminacji jest jakby pojęciem wtórnym wobec pojęcia sprawiedliwości. Otóż w klasycznym ujęciu Barelmanowskim formalna definicja sprawiedliwości to jest traktowanie podmiotów podobnych podobnie. Ona jest ogólna, ale ona niewiele wyjaśnia, bo rzecz przecież ma tego. Natomiast dyskryminacja to jest jakby w pierwszym etapie złamanie zasady sprawiedliwości. Z tym, że pojęcie dyskryminacji, i tutaj oczywiście nasze przepisy prawne zdecydowanie zakazują tej dyskryminacji, istnieje taki zakaz, ale praktyka publiczna jakby wskazuje ewidentnie na to, że istnieją jakby dwie dyskryminacje. Więc taka dyskryminacja, nazwijmy ją hard i soft. Oczywiście w prawie ani w praktyce publicznej stwierdzenie na przykład gdzieś w przepisie, że dane prawo podlega tylko białym ludziom, zostanie oczywiście jako dyskryminacja hard zdezawuowane ali. Ale my w praktyce publicznej mamy, wydaje mi się, że mamy dyskryminację soft. I zwrócę uwagę na jedną rzecz, nie wchodząc jakby w istotę sprawy. Chodzi o częstotliwości radiowej i telewizyjnej. W przepisie polskiej konstytucji dotyczącym swobody i wolności słowa jest stwierdzenie takie właśnie, które ma swoją genezę również w konstytucji PRL-owskiej, stalinowskiej. Mamy wolność prawa, a ustawa, prawda, szczególne rzeczy będzie regulowała. I taka ustawa reguluje przydzielanie częstotliwości telewizyjnej. I mamy oto przykład w tej chwili, kiedy ja może zrobię nawias. Ja uważam, że urzędnik, który nie udostępnił telewizji trwam częstotliwości, powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za to, że doprowadził do kilkuset demonstracji, które burzyły porządek w polskich miastach. Po prostu okazał się człowiekiem nieprzewidującym, bo że to on to przydzielił, to byśmy nie mieli tego fenomenu rozmaitych ogromnych. Przecież w Warszawie było, przecież Warszawa była zarobiona. Ale ten nawias zamykam, bo problem jest następujący. To problem prawny. Jak uczynić to, żeby ta dyskryminacja w postaci na przykład nieprzyznania tej koncesji nie była traktowana jako dyskryminacja. Pójść do sądu, oczywiście. Taki fakt miał miejsce. Dysponenci telewizji trwają, odwołali się do sądu i sąd.
są wojewódzkie administracyjne, przyklepał decyzję urzędnika, ale ze zdaniem odrębnym. I moje pytanie jest takie, czy w tym momencie, kiedy całe rzesze społeczne uważają się za dyskryminację, czy taki wyrok sądu, który nie jest jednomyślny, który jest ze zdaniem odrębnym, wskazuje, że była dyskryminacja wszędzie. Ja zdaję sobie sprawę, że tutaj ani pan prezes, ani pan sędzia na to pytanie nie odpowie, bo problem jest, powiadam, złożony. Bo problem jest, krótko mówiąc, prosty jak świńskie. Natomiast jeszcze mam, jeżeli można, odnośnie do powiedzenia, do tej krótkiej wypowiedzi pana prezesa dotyczącej tych partii robotniczych. Ja myślę, że pomyślałem sobie tak, że jeśli jakaś partia ma w ustawie nazwę robotnicza, to powinna zostać ex lege delegalizowana. W sumie nie do końca wiem, jak brzmi pytanie, ale jeśli mógłbym, nie było to jedną rzecz... Nie, to... Powinna wyglądać praktyka publiczna, bo można to dalej przełożyć. Czy istnieje taka możliwość przy komisji Trybunału, że w pewnym momencie coś by można zaskarżyć, żeby to zanalizować? To ocenić, ale sąd się o tym powiedzie, ze zdaniem odrębnym. Tu dwie rzeczy chyba trzeba rozróżnić. I to jest bardzo dobrze udokumentowanym zdaniem odrębnym. Takim prawniczo lepszym niż sama decyzja. Która się tylko do pozytywizmu prawniczego napisana jest, nie, oni mają prawo, koniec. Mi się wydaje, że tutaj dwie są istotne rzeczy, które warto rozróżnić. Pierwsza to jest pewien model, który Konstytucja przyjmuje, czyli pewien wzorzec, który stanowi to takie zwierciadło, w którym my przypatrujemy się, czy ten standard równościowy bądź zakazu dyskryminacji jest spełniony. Ale oczywiście na samym końcu pozostaje zawsze w przypadku sporu procedura sądowa z wszystkimi wymogami, również co do tego, aby udowodnić po pierwsze istnienie dyskryminacji. Tu akurat można powiedzieć, że w zakresie przynajmniej tych unijnych, wspólnotowych dyrektyw, no jest pewna pomoc, dlatego że w przypadku uprawdopodobnienia dyskryminacji ciąży potem dowodu, na przykład w stosunkach pracowniczych ciąży na pracodawcy, że jednak to nierówne traktowanie nie było dyskryminacją. Więc czasami są takie sytuacje. Natomiast no, to, że się nie udało przekonać sędziów, no to jest zawsze to ryzyko zawsze sprawowania wymiaru sprawiedliwości. No i system jest po to też już w razie czego odwoławczy. Natomiast przed Polskim Trybunałem Konstytucyjnym na samym końcu można byłoby w ramach skargi konstytucyjnej tylko skarżyć przepis. Natomiast no, jeśli był ewentualnie faktycznie, jest on źródłem problemu, natomiast przypominam, że ten model związany z Europejską Konwencją no, pozwala również działania skarżyć, ale to nie przed Polskim Trybunałem Konstytucyjnym, tylko głównie albo Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, albo w ramach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, tu trochę jesteśmy w trudniej, o tyle innej sytuacji, że Polski Trybunał nie może rozpatrzeć problemu złamania albo zróżnicowania, czy nierównego traktowania, bądź w ogóle zakazu dyskryminacji poprzez faktyczne działania organów. Tylko możemy popatrzeć to na to, na podstawę prawną tego funkcjonowania. Czasami, proszę zwrócić uwagę, czy warto może zwrócić uwagę, że czasami ten problem dyskryminacji można inaczej ubrać, tak inaczej przedstawić, ponieważ jeśli na przykład przepisy prawa są tak niejasne, które prowadzą potem na przykład w praktyce do nierównego traktowania, to może czasami łatwiej jest uzasadnić, pokazać, że przepis jest niedostatecznie określony i pozostawia zbyt duży margines swobody organom publicznym, wobec tego jest to arbitralne traktowanie, niż udowodnić, że tak skonstruowany przepis, on wywołuje bezpośrednio czy za każdym razem nierówność. Więc czasami to jest później już, ale to jest raczej kwestia dowodowa i ewentualnego przekonania składów sędziowskich no, w organach sądowych co do
twierdzenia, które się składa w ramach wniosku, skargi konstytucyjnej czy pytania prawnego. Dobrze, a czy Państwo macie jeszcze pytania? Nie mam już więcej pytań, także dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.